Szczęść Boże. Gościmy dzisiaj w ogrodzie Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, diecezjalnego seminarium, w którym także mieszkają klerycy należący do Ogólnopolskiego Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń, zwanych 35+. A gościem naszym jest ksiądz doktor habilitowany Sławomir Szczyrba. Szczęść Boże, księże profesorze, który jest rektorem tego seminarium. Księże profesorze, nie dalej jak trochę ponad rok temu rozmawialiśmy ze sobą, tamtym razem w seminarium, tym razem przed seminarium, na temat seminarium, które przeszło z Krakowa do Łodzi, które przyjął ksiądz arcybiskup do centrum Polski, aby to tutaj, w sercu Polski, formowali się klerycy dla różnych seminariów. Ci, którzy dość późno usłyszeli głos swojego powołania. Z perspektywy roku, patrząc na działalność seminarium w Łodzi, jakby ksiądz podsumował ten miniony rok? Ten rok był rokiem szczególnym, dlatego że, tak jak ksiądz redaktor podkreślił, po raz pierwszy to działo się w Łodzi, a więc wszyscy się uczyliśmy. I tę naukę przerwała pandemia, o której wszyscy mówią, a nie chciałbym się na niej skupiać, bo ona też wycisnęła piętno na naszym funkcjonowaniu. Nie rozjechaliśmy się, pracowaliśmy cały rok systematycznie, także mogliśmy też w czasie rozpocząć wakacje. Natomiast jaki był ten rok? Dla mnie to był rok przyglądania się, rozeznawania swojej misji, swojej odpowiedzialności, ale też po drugie, i na to się nastawiłem, spotkania się z tymi dorosłymi kandydatami. I chciałem właśnie to spotkanie w pełni wykorzystać, żeby ono wybrzmiało, ono też jakoś zaowocowało takimi bezpośrednimi odniesieniami, więzami, bo jestem głęboko przekonany, że to, co kształtuje człowieka, to co pozwala mu też otwierać się na takie treści uzasadniające wybór własny, no to jest to spotkanie w takiej ludzkiej perspektywie, że można w pewnej zwyczajności, w pewnej takiej codzienności, gdzie czasami organizujemy jakiś wspólnie posiłek, innym razem włączamy się we wspólnotę seminarium diecezjalnego, bo ta konwiwencja była czymś oczywistym, naturalnym, ale też stanowiła też pewne wyzwanie. No i właśnie, jakby można powiedzieć, próbowaliśmy dookreślić jakby zakres własnej autonomii, czy wtopimy się w rzeczywistość seminarium diecezjalnego. Takie możliwości zawsze są i pokusa. Ale też, czy zachowamy jakąś własną autonomię i na czym ona będzie polegała. Bo też można się wyizolować. Więc jak uniknąć skrajnych takich postaw, jak uniknąć pewnych zderzeń. Powiem tak, starsi uczyli się młodych, a młodzi starszych. Wychodziło to na ogół dobrze. Oczywiście były spięcia małe, ale to o tym rozmawialiśmy. Natomiast ze strony księży profesorów, którzy mieli wśród swoich słuchaczy alumnów dorosłych, budziło to taki pozytywny odbiór. Pojawiła się inna jakość pytań. Stabilizowany był taki, można powiedzieć, czasami sztubacki styl bycia, który się też ujawnia w młodych. Także echa są i pozytywne, i doświadczenia też pozytywne, wzajemne, bo uczyliśmy się, jak powiedziałem, siebie nawzajem. Ksiądz rektor powiedział o tym, że sprawdzaliście, czy uda się zachować autonomię, czy też wtopić w rytm i życie seminarium diecezjalnego. Udało się zachować autonomię? Weszliście w rytm seminarium diecezjalnego? Jak działacie razem w jednym gmachu? To powiem paradoksalnie, że pandemia nam pomogła, dlatego że pewne ograniczenia, które zostały narzucone niejako z zewnątrz,
żeby zmniejszyć jakby taką przestrzeń kontaktu, nie opuszczając murów seminaryjnych. Z siłą rzeczy przeszliśmy w taki tryb codziennej mszy świętej, jakby niezależnej we własnym oratorium, ale jakieś większe uroczystości, zresztą tak jak planowaliśmy od początku, były wspólne nie tylko w bazylice katedralnej, ale też w kaplicy seminaryjnej, na przykład posługi, o których może później powiem. Z reguły w tygodniu dopracowaliśmy się takich wspólnych Eucharystii we czwartki i w niedzielę, żebyśmy byli razem i wtedy również podczas liturgii, żebyśmy też uczestniczyli w tworzeniu tej liturgii i tak dalej. Tak. Ale codzienna msza święta, też wyznaczone miejsce w refektarzu, osobne, chociaż razem byliśmy jednak w tym nieco własnym gronie, a zwłaszcza później, jeśli chodzi o inne momenty dnia i bycia razem we wspólnocie już starszych. Ksiądz rektor wspomniał o tym, że klerycy uczestniczyli w wykładach wraz z klerykami seminarium diecezjalnego. Tak. Czy ten rytm seminarium 35+, to także 6 lat formacji? Czy to także te same przedmioty, które mają klerycy wstępujący do seminarium diecezjalnego? Tak może być, tak się może zdarzyć. W jednym wypadku, kiedy mieliśmy do czynienia z alumnem z Katowic, który przyszedł może nie od razu po maturze, bo ta matura była wcześniej, a jego praca górnicza trwała długo, aż do jej zakończenia, no to zaczynał od początku i rzeczywiście rozpoczynał swoje zajęcia z rokiem pierwszym seminarium, ale inni, którzy na przykład po studiach, to mieli inny tryb, byli włączeni w starsze lata, mając możliwość na przykład uzupełnienia w toku indywidualnym roku poprzedniego. Także skracała się alumnom po studiach perspektywa 6 lat do powiedzmy minimum 4. Są też tacy alumni, którzy już są po studiach teologicznych, więc na przykład nie musieli być włączani w poczet studentów Wydziału Teologicznego, do którego jesteśmy też afiliowani wraz z seminarium diecezjalnym. Chodzi tutaj o Wydział Teologiczny Kolegium Joanneum w Warszawie. I wtedy oni mieli indywidualny cykl teologii kapłańskiej, czyli to, co jest jakoś różnicą programową między studiami teologii dla świeckich, a studiami dla alumnów, kandydatów do kapłaństwa. Także byli na różnych latach. Zdarzyło się, że kilku było właśnie razem na roku starszym, ale też byli na innych. Wspomniał ksiądz rektor też w pierwszej swojej wypowiedzi o tym, że miały miejsce także posługi. Wiemy bowiem, że w ciągu 6 lat trwania seminarium są pewne etapy, które się przechodzi w drodze do kapłaństwa. Jak to wygląda w seminarium 35+? Jak wyglądały te posługi? Ile ich było i jakie, kiedy miały miejsce? Oczywiście do mnie należy jakby zapytać, bo niektórzy powrócili do seminarium po przerwie wieloletniej, nawet bardzo długiej, i już w swoim jakby życiorysie mogliby wskazać, że mieli na przykład posługę lektora. O to dopytywałem kompetentnych wychowawców seminarium, którzy przesyłali mi takie poświadczenia. Natomiast rzeczywiście, gdy już to stwierdziłem, to w minionym roku jeden z alumnów seminarium, popularnie nazwanego 35+, przystąpił do posługi lektora, kolejny do posługi akolity i trzech na przykład do
do admisio, czyli kandydatury do święceń diakonatu i kapłaństwa. Miało to miejsce 22 marca po rekolekcjach wielkopostnych, więc ci kolejni alumni mogli już się przybliżyć też do drodze formacji. Oczywiście decyzja o dopuszczeniu ich należała do grona powiększonego o księży profesorów, o taką opinię Vox też Populi zapytałem i jak nie było przeszkód, poprosili księdza arcybiskupa, każdy zresztą własnego, bo taka jest procedura, że ktoś, kto jest dla archidiecezji łódzkiej, prosi metropolitę łódzkiego, ktoś, kto jest dla metropolii krakowskiej, takie pismo kierował do swojego metropolity, ktoś do biskupa rzeszowskiego to kierował tam, czy do Warszawy, do kardynała metropolity warszawskiego. W każdym wypadku również ja kierowałem do księży biskupów swoją opinię, urobioną na podstawie tych właśnie zapytań i odpowiedzi ludzi poproszonych. Ksiądz rektor lata temu był prefektem w naszym łódzkim seminarium diecezjalnym. Dzisiaj jest ksiądz rektorem ogólnopolskiego seminarium dla spóźnionych powołań. Z jakimi trudnościami mierzył się ksiądz kiedyś jako prefekt, a z jakimi trudnościami się ksiądz mierzy dzisiaj jako rektor dojrzałych mężczyzn, którzy chcą, odnajdują w sobie pragnienie zostania duchownym? No to poważna historia, bo muszę się wrócić 30 lat wstecz. Tak się złożyło, że akurat taki pokój, rektorat, co nazywam, jest zaaranżowany w mieszkaniach, w których zaczynałem swoją przygodę jako prefekt seminarium diecezjalnego. Ta przygoda trwała 10 lat. Długa jak na prefekta. Jaka jest różnica? Zachowując proporcje, bo powiem, że młodzi ludzie tamtego czasu jednak różnią się od młodzieży tego czasu, co widzę jako wykładowca przedmiotów filozoficznych. Mam takie porównanie, jak wówczas na różne podawane treści młodzi ludzie reagowali, tudzież na takie spotkania nieformalne i jak reagują dzisiaj. Tak nie uzurpują sobie prawa do takiego jakiejś oceny. Wydaje mi się, że dzisiejszych młodych ludzi jest zmniejszona odporność na pewne przeszkody, na pewne trudy, wyzwania. Szybciej się irytują, poddają i czasami to ja muszę zauważyć, że coś jest nie tak i ktoś tam się wyłączył na przykład z wykładu, czy poddał się. Mogę tylko jako dykteryjkę przytoczyć taką historię. Co prawda było to w czasie wykładów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Miałem takie zajęcia dla psychologów. I ktoś w pewnym momencie syknął, mówi, to jest nie do zrozumienia. To jest bez sensu. Ja zareagowałem natychmiast, mówię tak, owszem, to jest trudne, ale nie jest bez sensu. Więc tutaj też podobnie bywa taka, widzę już może niewerbalna reakcja, ale cielesna, fizyczna, że ktoś się poddaje, więc wypada zareagować. Natomiast dorośli też zderzają się z trudnościami, ale mają odwagę o tym powiedzieć wprost. Ta odwaga też jest taką chyba owocem też tego zaufania, czy bliższego nawet rówieśniczego kontaktu, bo najstarsi to zaledwie kilka lat młodsi ode mnie. Ale też po prostu to, że zależy im na jakimś takim dobrym zrozumieniu,
to mają pytania i nie obawiają się tych pytań postawić. I to jest taka wartość dodana. Owszem, może nieraz być coś takiego, ale dbają o relacje. Chcą zachować tę relację taką czytelną, bezpośrednią i to też jest miłe i zachęcające. Czy były jakieś trudne momenty w ciągu tego minionego roku? Momenty, które księdza rektora zaskoczyły, na które nie był gotowy ksiądz rektor? Może aż w takim wydaniu to nie. Zbyt długo żyję, żeby być zaskakiwanym. Już mnie nie jest w stanie zaskoczyć chyba wiele rzeczy, nawet bardzo trudnych. Ale owszem, takie zderzanie się z taką nieraz takim indywidualizmem, nie? Gdzie ktoś za wszelką cenę forsuje swój styl bycia, swoje nawyki chce zachować, nie popuszcza w żadną stronę. No to wtedy jakoś starałem się żartobliwie, ale zapytać, czy jest w stanie coś zmienić w swoim zachowaniu, w swoim byciu. Nie zobaczyć, że jeszcze inni wokół niego żyją. Proszę księdza rektora, ilu zaczynało kleryków w seminarium ubiegły rok? W dziedzictwie od księdza Józefa Morawy, rektora Ogólnopolskiego Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń, mogę powiedzieć w cudzysłowie, otrzymałem 3 alumnów i 6 nowych przybyło. Także nowy rok rozpoczynało w Łodzi 9. A zakończyło go? A zakończyło go 6. 6. Tak. I to są klerycy, którzy rozpoczą kolejny rok formacji, teraz od października? Tak. Z tym, że niektórzy będą już mieli ten rok połączony z pewnymi praktykami, czy to katechetycznymi, czy duszpasterskimi. Ale jest 6. No i jak już redaktor pozwoli, to może ubiegnę pytanie, które chyba wisi w powietrzu. Ilu jest nowych? Dokładnie, bo czas wakacyjny to czas rekrutacji. Tak, to może najpierw ilu się zgłosiło, a ilu przeszło ten proces rekrutacyjny. Dokładnie. Powiem tak, zaskakująco, bo to też świadczy o jakimś zainteresowaniu. Nie przesadzę, nawet bym powiedział, powiem mniej niż więcej, że rozmowy toczyłem z 30 kandydatami. To bardzo dużo. Tak. Może tak, niektórzy mają taką ścieżkę rozbiegową wydłużoną. Jeśli to są dorośli mężczyźni, a zwłaszcza tacy, którzy mają swoje doświadczenie zawodowe, bardzo nieraz takie konkretne stanowiska, konkretne odpowiedzialności, to pozamykać swój stosunek pracy jest niełatwo. To jest też radykalna zmiana życia. Tych młodych mężczyzn to kosztuje bardzo wiele, bo z pewnej takiej autonomii, użyję po raz wtóry tego słowa w innym kontekście, raptem muszą się trochę wyzbyć, prawda? To się łączy z obniżeniem statusu materialnego. Nie każdy ma jakieś zasoby. To też łączy się ze zmianą całego stylu życia. Także niektórzy potrzebują tego czasu, ale jest dobry na to moment, żeby rozpocząć taki etap propedeutyczny. A więc, żeby ktoś na przykład miał swojego mentora, spowiednika, odnalazł się głębiej we wspólnocie parafialnej, w jakiejś grupie formacyjnej. A więc stopniowo, bym powiedział, rozpoczyna tak drogę. W niejednym wypadku są tacy, którzy też rozpoczynają studia teologiczne, żeby wejść w szranki akademickie. To są różne takie przeobrażenia. A więc spośród tych 30 kilku, czy nawet kilkunastu, taką drogę podjęło. Jesteśmy w kontakcie. Jest możliwość, że mogą być
uczestnikami dni skupienia czy rekolekcji. Też mogą pozostawać w kontakcie z Ojcem Duchowym, nawet byłoby to bardzo wskazane, bo to jest jakaś taka konkretna pomoc w rozeznawaniu duchowym na forum wewnętrznym powołania i no oczywiście kontakt z rektorem i innymi formatorami, których może w naszym wypadku nie ma za wielu, bo stanowimy taką wspólnotę personalną bardziej niż instytucję. Tak, więc 30 się zgłosiło. 30, tak, jest w kontakcie telefonicznym. Tak, były rozmowy prowadzone. Tak, tak. Natomiast, a zostało przyjętych? Zostało przyjętych, może tak. Dostało rekomendacje swoich biskupów 8. To może właśnie, i tu się zatrzymajmy. Co znaczy dostało rekomendacje? Zgłosiło się do księdza rektora, ale to biskup decyduje. Tak jest. To jest warunek, powiem tak, mądrze sine qua non, czyli konieczny. Każdego kandydata po konsultacji z rektorem seminarium diecezjalnego, bo to jest taki pierwszy kontakt kwalifikacyjny. No, nikt lepiej nie zna swojego środowiska, kościoła lokalnego, jak rektor seminarium duchownego. Przynajmniej to się suponuje. I on na podstawie opinii proboszcza, kandydata, tudzież innych kapłanów, takiego kandydata przedstawia biskupowi, który nie musi indywidualnie znać wcześniej. I wtedy po kolejnej rozmowie księdza biskupa kościoła lokalnego taki kandydat otrzymuje rekomendację, z którą się wiąże stypendium, które ksiądz arcybiskup zleca przekazywać na potrzeby seminarium 35+, na utrzymanie, na wszystkie formy, takie formy tutaj egzystowania. A więc to jest, i wtedy też ja spotykam się, zresztą no jest to jakiś kontakt telefoniczny, ale ta procedura jest nieodzowna, ale też jest jakaś forma wolnej ręki rektora, że dalej bada sprawę z tą uwagą, że jest to kandydat dla danej diecezji. I no, zachowuje taką względną autonomię, gdyby oczywiście uznał, że jest to powiedzmy nietrafiony kandydat, no to zgłasza biskupowi, żeby skorygować pewne rzeczy, prawda? Tak mówię, można powiedzieć awansem, że może też się tak zdarzyć. Czyli rekomendacje otrzymało ilu? 8. 8 kandydatów. A skąd pochodzą ci kandydaci? Ksiądz rektor może powiedzieć? Z całej Polski jest kilku kandydatów z Katowic, są kandydaci ze Szczecina. Mam też kandydatów z Krakowa, z Terespola, z Poznania. Jest też z Łodzi oczywiście, ale z Rzeszowa dalej. Tak. Ciągle pojawiają się nowi i zapytują, także lista oczekujących rośnie. Księże rektorze, 8 otrzymało rekomendacje, 6 dalej się formuje, już kolejny rok w seminarium. Rozmawia ksiądz z wieloma. Gdyby ksiądz rektor mógł powiedzieć, co sprawia, że po tak wielu latach swojego życia ludzie zgłaszają się, mężczyźni zgłaszają się, swój akces do wstąpienia do seminarium. Co było powodem, gdy ksiądz słucha tych różnych historii, do tego, że odkładali drogę powołania wyboru na później? Co było powodem do tego, że właśnie po iluś latach swojego życia zdecydowali się wstąpić na tę drogę? Gdybym miał tak sumarycznie odpowiedzieć, nie odnosząc się do indywidualnych historii, bo one są rzeczywiście przeróżne, to gdzieś jest u spodu taka nieutulona tęsknota. Nawet gdy ktoś funkcjonował w związku małżeńskim. A taki przypadek też był? Tak. Taki przypadek też jest. Ktoś został wdowcem, nie?
i nie zaspokaja go nic. Nawet zasobne mieszkanie, dobra pensja, posada. I podobnie u innych jest. I to trzeba jakby rozpoznać. To właśnie dlaczego ktoś chce, mimo że czekają go spore wyrzeczenia. Bo najpierw musi stracić dużo, żeby ewentualnie stworzyć jakieś podstawy bytowe. No, niektórzy złośliwi mówią, że w kościele się nie traci pracy, że jeszcze jej nie brakuje i że stosunkowo łatwo można funkcjonować, że tutaj nie jest się bezrobotnym. Ale też wiemy, i nie chcę tego wątku, że dzisiaj okoliczności, które się pokazały też bolesne, dramatyczne, no nie są zachęcające, nie? A jednak zwycięża tęsknota. Ja się też jej przyglądam, tęsknocie. Po tym, co ksiądz rektor powiedział, można wnioskować, że od każdej reguły są wyjątki. Tym wyjątkiem jest to, że ktoś mógł być najpierw w związku małżeńskim, a potem zostać księdzem, a więc mógł przyjąć wszystkie sakramenty święte. Tak. Jest to możliwe. Jest to możliwe. Stanęliśmy, nagrywając ten wywiad, przy pierwszej stacji Drogi Światła, na której jest napisane w cytacie z Apokalipsy: przestań się lękać, ja jestem pierwszy i ostatni żyjący, byłem umarły, a oto jestem żyjący. Myślę, że to dobre motto dla tych, którzy czują tą tęsknotę, o której ksiądz rektor mówił, tęsknotę nieutuloną gdzieś u fundamentów swojego życia i gdzieś noszą w swoim sercu to pragnienie pójścia za Jezusem. Co ksiądz rektor by im powiedział, oprócz tych mocnych słów zapisanych u świętego Jana w Apokalipsie, gdy ktoś słyszy takie wołanie Pana Jezusa: pójdź za mną, ma już poważny wiek, w jakim wieku mogą się ubiegać o rekomendacje swoich biskupów kandydaci do seminarium 35+. W takich widełkach od 35 do 60 lat, jak przewiduje statut tego seminarium. Co bym powiedział? Może bym postawił pytanie, czy są gotowi umrzeć sobie. Bo tak jak Chrystus, byłem umarły, a oto jestem żyjący. To jest doświadczenie zmartwychwstania, ono jest kluczowe, ono jest rozstrzygające. On jest pierwszy, który zmartwychwstał. I świadków zmartwychwstania nam trzeba, którzy przeżyli swoje życie, spotkali się z różnymi sprawami i mogą o tym teraz mówić. To jest prawda. Pójście za Chrystusem jest przejściem, bo nie ma innej drogi jak droga krzyża. Kto by chciał, tak jak Piotr próbował Pana Jezusa zmanipulować: Panie, nie stanie się to nigdy. Idź z tyłu za mną, nie przede mną. Nie wymyślaj życia. Kto nie jest tego w stanie uczynić, no to tu mam wtedy potężną obawę, czy go rekomendować jego biskupowi do święceń. Bo niektórzy pytają, co on będzie robił, jak tylko to zrobi, że będzie gotów służyć tak jak Chrystus, no to zrobi wiele. Bardzo dziękujemy księdzu rektorowi za poświęcony czas, za wywiad, a życzymy dużo siły, bo powiedział ksiądz rektor, że najstarsi są niewiele młodsi ode mnie, jeżeli chodzi o kleryków, aby ksiądz rektor miał siłę formować ich do kapłaństwa Chrystusowego, aby tak jak ksiądz rektor mogli kiedyś stanąć przy ołtarzu i składać Panu Bogu ofiarę z Jego Syna Jezusa Chrystusa. Bóg zapłać. Dziękuję za życzenia. Szczęść Boże. Szczęść Boże.